wędkarstwo, czym dla mnie jest, to sposób na spędzenie życia. Nie jest to sposób na napchanie brzucha, ale jest to na pewno sposób na to, żeby radzić sobie z problemami życia codziennego. To właśnie tutaj, nad wodą, w ciszy, jeśli taka jest możliwa, w spokoju można poskładać sobie do kupy wszystkie myśli, wszystko, co nas interesuje, zastanowić się nad tym, co dalej, bądź poukładać sobie przeszłość. To w takim bądź razie, skoro to wędkarstwo jest takie dla mnie ważne, takie istotne, to skąd pasja do muzyki? Gdzie ten czas na tą muzykę? Otóż powiem wam tak, wędkarstwo jest dla mnie, tutaj, dla duszy, czasami dla ciała. Natomiast muzyka jest przeciwieństwem tego wszystkiego, co robię na co dzień. Jest to sposób na to, żeby ludziom dać coś od siebie. Coś, co nie wymaga jakichś masowych nakładów finansowych, jakichś od ludzi nie wiadomo czego. Po prostu robię to, co kocham, dzielę się tym z ludźmi. I tym właśnie jest dla mnie muzyka. To są to i wędkarstwo, i muzyka są to dwie przeciwstawne cechy, które obie sprawiają niesamowicie dużo frajdy, ponieważ to pierwsze daje frajdę osobiście mnie, natomiast muzyka daje frajdę wielu osobom, mnie również, ale generalnie i głównie chodzi mi o szczęście dla osób, które mnie otaczają. Taki ten świat prosty, można powiedzieć, zero-jedynkowy, ale jest. Nie można od niego wymagać zbyt wiele, ale można się cieszyć tym, że jest. Jest godzina 12:30, a ja mam dalej relaks. Nic się nie dzieje, jak mogliście zobaczyć. Dwa odrębne światy. Można wszystko połączyć, jeśli się tylko chce. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, to jest coś pięknego. Pogoda bajkowa. Bajkowy krajobraz. Bajkowa pogoda. Brań nie ma. Ale się spodziewałem, że tak będzie. W dzień na pewno. Czekamy do wieczora. Zostaje wieczór, nocka. To najważniejsze będzie. Zobaczymy, jak się będzie układało. No i a jutro co? Powrót do domu na obiadek. A wieczorem trzeba się zebrać. Jedziemy do Norberta z Dagmarą na cmentarz. Poniedziałek praca, próba z zespołem. Wtorek Wszystkich Świętych. Chyba będzie takim dniem, który spędzę w domu. Na takim typowym odpoczynku. Jak to się mówi, nie robienie niczego. Ale oczywiście się nie poddajemy. Mówię jako ja w dwóch osobach. Wędki mam dwie. Także się nie poddajemy. Próbujemy swoich sił. Walczymy dalej. Będzie się coś działo, musi. Nie wolno się załamywać. Ma być wesoło. Z humorem trzeba żyć. Jest godzina 20. Dowiedziałem się paru rzeczy od ludzi, co przechodzą.
No, zarobili też ten zbiornik tymi małymi karpikami. No i tam sąsiedzi po prawej, jak byli w dzień, sąsiad złowił karpiki jakieś. Tam po lewej stronie łapią na początku też te karpiki. One są też tu u mnie, ale stąd te spławy. No nie pobierałem, to są, nie wiem, no ryby nieprzyzwyczajone, nienauczone jeszcze, tak. Nie wiem dlaczego. Te kilka brań było takich. No i to właśnie najprawdopodobniej były te karpiki, które się nie wcięły. Nie wiem. Zmieniłem haczyki. Tamten był szóstka jednak, bo sprawdziłem w pudełku. Założyłem sobie też szóstkę, tylko trochę inną. Na metodę, na tą wędkę lewą. I oczywiście kulki dokroiłem. To nie jest tak, że zakładam tam pancerne kulki, tylko one są pokrojone, tak? Czyli taka okrojona szesnasteczka jest i fragmencik popka, tak, żeby tylko się błyszczał na górze. Na drugiej wędce mam grubiej. Wywiozłem sobie pod. No takie. Na dnie są takie. Podejrzewam, że to są stare jakieś gałęzie, ewentualnie jakieś inne rzeczy. No i co? No i czekam. Wczoraj przed 21, koło 21, może parę minut, bo było pierwsze branie takie. Dzisiaj ta ryba inaczej się zachowuje. Zobaczymy, czy schyli się ta mała ryba po tą przynętę. Czy nie bardzo. Znaczy podejrzewam, że tam, gdzie jest metoda, to tam te peleciki i tak dalej są wyzbierane, dlatego zrobiłem teraz trochę inaczej. Zrobiłem cztery kule plus to, co jest w podajniku, tak? I to zrzuciłem, żeby tego pokarmu troszeczkę było na dnie. Nie jakiegoś nie wiadomo jakiego, ale żeby było. Bo liczę, że może jak podłubie ta mała ryba, to za nią przyjdzie ta większa i spróbuję te resztki okruchów wybrać. Jak tam zostanie ta moja przynęta na haczyku, to no, sięgną po tą przynętę na haczyku, tak? I może się trafi jakiś taki karp większy, tak? Nie zależy mi na tych zarybieniowych, tak? Druga wędka jest całkowicie inaczej. Ciutkę większa przynęta, jest większy haczyk, tam jest haczyk czwórka. Tam jest większa przynęta. Tam celowo jest też tak założone. Tam jest zasypane tylko pokruszonymi kulkami i takimi właściwie nawet nie pokruszonymi, ale pociętymi tak na pół. I trochę peletu takiego 17 mm. Tam między nimi jest kilka takich szóstek. I to wszystko. I to trafiło w drugie miejsce. Ale spławy są cały czas. No, ja już słucham od, nie wiem, jak się tylko ludzie zaczęli wynosić ze zbiornika, zaczęły się spławy. I cały czas po prostu ta ryba tam zasuwa, nie? I ona się pokazuje i no zobaczymy. Zobaczymy, co czas pokaże. Pewnie, żeby się chciało złapać jakiegoś takiego karpia, ja nie mówię jakiegoś wielkiego, ale na takiej wodzie każda ryba powyżej 3 kg cieszy, tak? Bo to już jest ta pora roku taka, że poza tym z ludźmi rozmawiałem. To wszystko wyjeżdża stąd. Wszystko jest na obiady. Tam gdzieś złapali jakieś 4 karpie, tam 7, tam latem przychodzą, co chwilę łapią te ryby i zabierają. Więc no zobaczymy. Kolejny wspaniały poranek. W nocy nie było tak cukier bardzo ładnie. Dzisiaj dojechało dużo więcej. Wszędzie praktycznie siedzą. Z tej strony, bo z tamtej strony to jest ciężko, bo dookoła zbiornika nikt nie będzie chodził, jak nie ma jeepa. Jest godzina 7 rano. Słuchajcie, ta noc była gorsza od tamtej. Zrobiłem to, co zrobiłem, tak jak już mówiłem. Miałem jedną ociarkę w nocy, jedno opuszczenie. Ryba ewidentnie, definitywnie karpie wyskakiwały po całym zbiorniku. Wszędzie ich było po prostu pełno pod wierzchem. Chlapały się powiedzmy od 22 do 1 w nocy, potem był przestój, potem zaczęły się chlapać gdzieś koło 4, 5 nad ranem do godziny gdzieś tak 7, przed 7. I potem się uspokoiło. Ludzie przyszli koło 7 godziny nad wodę. Jeszcze była szaruwa po 6, jeszcze była taka, no ciemno już było, jeszcze było, ale już było tak ten, a już dało się iść, nie? I ten. No nic, no.
Ta rynna tutaj jest z tej strony głębsza jak z tamtej. Nie wiem, czemu te karpie nie trzymają się. Może dlatego, że one są po prostu te małe. Inaczej, te małe to na pewno są głupie, bo z tej strony karmią je, tak? Czy z tej strony łowią na spławiki i rzucają, każdy przynajmniej rzuci 7, 8, 9 kul zanęty, tak? Tam gdzieś jakiś chlebek, jakieś pierdoły. A z tamtej strony praktycznie nie ma nikogo. I to jest ewidentnie na pewno powód, dlaczego ta drobniejsza ryba, ten karpik mały tutaj krąży. Nie jest powiedziane, że ten większy karp również tutaj nie pływa po tej stronie. Ze względu na to, że po prostu on się żywi tym, co zostanie, tak? Ewentualnie tym, co gdzieś tam sobie udubie pomiędzy tymi innymi rybami. Bo mimo, że tam z tamtej strony są przepiękne miejsca, no nie ma tych brań, tak? Cała ta ryba, tu wszyscy te karpie łowią pod tym brzegiem, praktycznie nikt nie łowi pod tamtym. Mówię o zarybieniówkach, więc no tak to wygląda, no nic. Słuchajcie, szybka kawa i śniadanie. Zaczyna się pakować pomału, Dagmara dzwoniła. Muszę wracać do domu, znaczy musi przyjechać po mnie. Wieczorem na cmentarz. Po południu. Muszę tam porobić w domu parę rzeczy. No i co? Fajnie było. Wędki na razie przerzuciłem jeszcze raz, przewiozłem jeszcze raz rano. Przewiozłem je ciutkę bliżej od tych drzew w tą stronę. Ale nie pod ten brzeg, tylko pod tamten. Jeśli się wydarzy jakaś ryba, to dam na pewno znać. Jakakolwiek by się trafiła, to dam znać. Jeśli nie, no to no co? Przyjechałem po to, co chciałem. Dostałem spokój święty, ciszę w nocy i naprawdę mega wypoczynek. Ryby, można powiedzieć, że są dodatkiem. Wiadomo, że fajnie byłoby mieć jakąś taką rybę. Już nawet nie mówię o takich dużych rybach, ale taka 5-7 kg. A z drugiej strony, takich ryb pewnie w tej wodzie dużo nie ma, więc nie można liczyć. To nie jest komercja, że pływa 70 dziesiątek, tak? Czy tam 150 dziesiątek. Na pewno nie było spławów żadnych większych ryb. Tylko, zresztą duża ryba generalnie chyba o tej porze roku tak naprawdę to już nie widziałem, żeby były spławy. Znaczy na PZW, nie? Latem jeszcze się coś tam pokaże, ale no nic. Tak obstawiam, że po prostu tak wywnioskowałem po całej linii brzegowej, bo tak wszyscy koło mnie chodzą, tam gadają, ten złapał 2, ten 4, ten 6, takich karpi zarybieniowych, oczywiście to już jest powiedzmy 30 karpi mniej w wodzie przez tylko 2 dni, tak? To jest 30 karpi mniej, więc kiedyś nawet myśleliśmy, że może lepszym rozwiązaniem byłoby wpuszczać takie ryby po 15 cm takie karpie, bo teoretycznie, jak jest ich dużo, tych wędkarzy, to no jeden na drugiego patrzy, tak? Może zwróci uwagę, może nie będzie zabierał czy coś, bo później ta ryba trochę może zdziczeje. To są tylko takie przemyślenia. Natomiast generalnie na wodach PZW, gdzie wolno zabierać ryby, to raczej przy takiej presji, gdzie tutaj jest nieduży zbiornik i jest tyle ludzi, to codziennie jest przynajmniej 25 osób. Minimum 25 osób codziennie. Samochodów na parkingu na początku, jak się przyjeżdża, bo później trzeba się przeprawiać, to jest tyle, że czasami nie ma jak stanąć. No można sobie w łatwy sposób wytłumaczyć, po co przyjeżdżają, tak? Każdy później tylko z torbami wraca. No i no, regulamin na to pozwala, no to nie można sobie ten się pałować nie wiadomo jak. Przecież wylewu człowiek dostanie. Jeśli regulamin zezwala i spełniają regulamin, to ja im nie mogę zabronić. Można mieć gdzieś tam tylko wewnętrzne jakieś ustosunkowania do tej całej sytuacji, ale wszystko zgodnie z przepisami. Dobra, jak się coś będzie działo, dam znać. Dopiję kawkę, śniadanko i pakowanko. Moi drodzy, moja przygoda chyba dobiega końca. Daga już będzie jechała po mnie. Namiot już spakowany. Wszystko przygotowane do transportu. Zostały mi tylko wędki pod bierak. Tam już jest wózeczek spakowany na pierwszy rzut. Myślę, że powinienem się zabrać na 3 razy, tak jak było, bez problemu.
Następnym razem spróbuję szlakować się na dwa razy. No ale jesienią to na pewno na trzy to minimum jest, bo to nie da rady. Przechodzili tutaj chłopaki. No z rybami dzisiaj słabo, nawet na te karpiki nie chcą im współpracować. Takie pojedyncze, wczoraj powiedzmy tam natrzaskali. Dzisiaj lipa jest. Tam z drugiej strony tylko jest pan, który namiętnie katuje drapieżniki. Wszystko trafi to od razu w łeb do siatki. A nic. I tak bywa. Mam nadzieję, że następnym razem uda się coś oprócz wypoczynku jeszcze złowić. A jeśli nie, to jest tylko po to, żeby odpocząć, a nie po to, żeby nie wiadomo co narobić.